Witam wszystkich z tej strony Grzesiek. Jak widzicie, zima wczoraj dowaliło grubo, grubo śniegu. Dzisiaj troszeczkę zostało, około plus 1 stopień. W końcu nad wodą wypróbuję nowe wędki, nowe kołowrotki. Mam już je prawie miesiąc, a jeszcze nie udało mi się z nimi być nad wodą, no może 3 tygodnie. To są Matrixy Ultra D 360 długości, w porównaniu do poprzednich Mikado prawie połowę lżejsze od tamtych. No i tu Method Feather kołowrotki FD 550 i rozmiar 5000 i zobaczymy. Dobra, nie ma czasu, chcę już zarzucić wędki, to zaczynam. Prawa wędka, koszyk 30 gram, bo będę gdzieś tam nie w nurt rzucał, bardziej po brzegach. A lewa wędka 40 gram, centralnie przed siebie rzucam prosto. O wędkach, kołowrotkach może coś tam powiem przy następnych odcinkach. Połowie, popróbuję, potestuję. Zobaczymy jak to będzie, bo jeszcze nic się nie mogę na ich temat wypowiedzieć. Zanęta została mi z ostatniego gdzieś tam wędkowania. Wonder Black, płciowa, 1:1 z gliną rzeczną, troszeczkę dałem melasy. Na haczyk wyląduje pineczka i kawałek dendrodeny. Nie było w sklepie jeszcze u mnie ochotki. Dlatego będzie jako mięsko dendrodenka i zobaczymy, co się tutaj będzie działo. Listopad, zimno, już widzicie jak to jest. O, będzie taka jedna kawałek dendrodenki i pineczka, a na drugą wędkę może samą dendrodenkę rzucę. Dobra, nie wiem jak to rzucać. Słuchajcie, moje pierwsze rzuty. Nie wiem, gdzie to rzucić. O, gdzieś tutaj może zaklipsujemy się od razu. Mniej więcej znam to miejsce. Mniej więcej wiem, gdzie co. Jaka głębokość. Zobaczymy. Co tu się dzisiaj wydarzy. Szczytóweczka 1,5 OZ na jednej, na drugiej wędce. W komplecie miałem dwie szczytówki, jedną tak jak tutaj mam 1,5 OZ, druga 2,5 OZ. Trochę tak niezradnie się wbiłem z tymi podpórkami. Muszę jakiś taki stojaczek, taki konkretny wziąć sobie na wędeczki i wypróbować. Najpierw rzucę, może się zaklipsuję gdzieś tam prosto przed siebie. O, może być gdzieś tutaj. Nie wiem, ile to będzie metrów, około 30 metra. No zobaczymy, co się będzie działo. Nie ma na co liczyć. Połowa listopada, chłodno, ale będę całą zimę, jeżeli nie zamarznie, mrozy nie będą tęgie, lodu nie będzie, no to będę cały czas coś próbował. Dobra, jestem zaklipsowany. Zanęta do koszyczka, dendrodenka na haczyk i próbujemy. Do zanęty dodałem martwej pineczki, w zamrażalce miałem. Nie nęcę, tylko to co w koszyku będę przerzucał, to co podam i nic więcej nie będę próbował. Zobaczymy, co się wydarzy. Jeżeli będą ryby, będzie coś się działo, słuchajcie, to na pewno spróbuję coś tam donęcić. Aczkolwiek na tą chwilę nic nie będę próbował. Jak widzicie, ubrany już kombinezon zimowy. No bo tak jak mówiłem, jest 1 stopień. Nie będę tutaj marzł. Ma być wygodnie, przyjemnie. Pogoda naprawdę dzisiaj jest mega.
ciśnienie no skacze, ale to wiecie, wolny weekend, sobota, trzeba, trzeba jechać na tą wodę i posiedzieć świeże powietrze, odetchnąć. Słuchajcie, jest pierwsza ryba, nawet brania nie było, nie wiem czy w trakcie podnoszenia wędki wzięła, ale słuchajcie, jest pierwsza ryba, ale serio, nic nie było widać brania. No aha, bo tu się mi splątało troszeczkę. Aha. Aż normalnie robaczek czerwony. Pokażę wam, jaka bestia. Bardzo duża bestia. Ale jest pierwsza rybka, jest normalnie. Ha, nie było widać brania, ale jest. Oczywiście rybka wraca do wody. Zestaw związany. Dałem przypon 01. Haczyk 16. I założę trzy pineczki. I zobaczymy, co będzie się działo. Rzucę troszeczkę w inne miejsce, bo tu widzę po drodze mam jakiś zaczep. Wcześniej delikatnie zaczepiłem go, ale myślałem, że to jakaś trawa. Ale widać najwidoczniej coś tam leży większego. O, przesunę się jakieś 5 metrów w prawo. Będzie najbezpieczniej. Muszę stawać przy rzutach, bo z tyłu mam krzaki i nie mogę dobrze się zamachnąć. Nic się nie dzieje. Robaki są całe. Dołożę czerwoną jeszcze pineczkę albo białą. Mam tu kawałek dendrodenki założone. Do nich zostanie i rzucamy dalej. Oczywiście termosik z cieplutką herbatką. Kawkę rano wypiłem. No teraz tylko na rozgrzanie cieplutką herbatkę. O, na lewej wędce było delikatne dziubnięcie. Wow, w końcu pierwsze branie. Pierwsze branie na nową wędkę zauważone. Chyba, że jakaś delikatna obcierka. Słońce wychodzi zaraz za tych drzew, to może ta ryba się ruszy. No nie wiem. A tu jest rybka. Jaka malutka płoteczka się podwiesiła, słuchajcie. No aż normalnie szok. Jakieś skubnięcia delikatne miałem. I taka maluteńka haczyk połknęła. Jedna pineczka została. No nic, zakładamy dalej. Trzy pineczki. Dwie białe. Jedną czerwoną. I rzucamy dalej. No, na prawą wędkę. Delikatne skubnięcie. Czyżby rybka słonko wyszło i ruszyła.
Ale jest rybka, ale dużo drobnicy. Masa, masa drobnicy. Widać, że już te na wodzie oczka się zrobiły. Rybka widać po powierzchni troszeczkę chodzi, ale to jest drobnica, mała drobnica. Nie widać jakichś większych spławów czy coś, żeby tu większa ryba była. Chociaż ta mała jest, ale i ta większa też gdzieś tam pojedyncze sztuki na pewno pływają. Kolejna rybka się uwiesiła. Zobaczcie, jak to ma być. Widać brania, jak te rybki są naprawdę malutkie. Ale ważne, że płoteczki. Dodałem jeszcze więcej pieczywa, fluo. Zobaczymy, może coś się tam uda zwabić. Albo się i nie uda. O, na prawym kiju. Na samą dendrodenkę. Branie. I jest. Płoteczka. Też nieduża. Słuchajcie, na dendrodenę. Calusią założyłem. Dziubała, dziubała. I wydziubała. Ważne, że się nadziała na haczyk. I rybka jest. A tutaj wisi kolejna płoteczka. Nieduża. W ogóle brań, naprawdę brań nie widać. Jakie maleństwo. Okonek by się tym tylko i wyłącznie najadł. Nawet szczupaczek by się tym nie najadł. No nie ma tych większych. Nie wiedzieć czemu. Nie chcę współpracować dzisiaj. Następny wyjazd. Poszukam jakiejś innej miejscówki. Może inna miejscówka da jakąś rybkę. Póki co tutaj słabiutko. Jeszcze z pół godziny wędkowania i będę się pomału zbierał. No nic, kończę na dzisiaj wędkowanie. Nic się nie wydarzyło. Jeden krąb, kilka malutkich płoteczek, dosłownie jak palec, z 6-7 cm. Dużo jej tu jest. Nie nastawiałem się typowo na nią, bo jakbym naprawdę zmniejszył haczyki do jakiejś tam 20 rozmiaru, jedna pineczka, to bym coś tam może podziubał, ale nie o to dzisiaj chodziło. W sumie to taki rekonesans o tej porze roku, czy ta ryba tutaj jest, czy nie ma. O, czekajcie, na lewą wędkę coś tam dryga. No i co, rekonesans, jak na tą porę roku. Widzicie, śnieg już leży. No jeszcze będę próbował, będę szukał gdzieś tej może płoteczki, gdzieś ją spróbować złowić, może jakiś leszczyk. No i tyle. Wędki jeszcze za dużo o nich nie powiem. Fajnie w ręku się je trzyma, jest przejście na pewno z tamtych wędek na te jest duże, nie ma co tu ukrywać, całkiem inna półka wędek i kołowrotków. Jak na razie jestem zadowolony, chociaż jeszcze ryby fajnej kokrety nie poholowałem, ale mam nadzieję, że w tym roku, w tą zimę troszeczkę tych kleni połowie, może się uda ich połowić, jeżeli w miarę pogoda pozwoli, jak nie będzie tej zimy, nie będzie tych mrozów. Lewa wędka cały czas coś tam dziubie, ale to nie jest nic do zacięcia. Drobnica i jeszcze raz drobnica. No będę szukał, póki nie pozamarza to wszystko, nie będzie na minusowych temperatur, bo to się nie da wtedy siedzieć i wędkować w minusowych temperaturach na feder. Spróbuję jeszcze coś, póki co SMS.
póki co jeszcze spróbuję coś tam pojeździć na tą rzekę, poszukać te ryby i coś połowić. No dobra, kończę na dzisiaj. Trzymajcie się, subskrybujcie mój kanał. Kciuka do góry, do dołu. To już od Was zależy, jak tam się podoba to moje wędkowanie. Cały czas się rozwijam, cały czas się uczę. Cały czas poznaję te nasze tutaj wody federowo, bo mówię, nie łowiłem federowo, gdzieś tam spławik przeważał, jeżeli chodziłem na rzekę, spinning jakiś tam kiedyś. No i tak się wkręciłem w tego federa i będę w tym kierunku szedł, bo podoba mi się to wędkowanie. No dobra, trzymajcie się, pozdrawiam Was, hejka.